Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kapi i witam was w kolejnym odcinku z Rocket League. I dzisiaj oczywiście kolejny odcinek z testowania samochodzików. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie samochód Masamune. Jak widzicie, troszeczkę dziwna nazwa. Trochę tych samochodów jeszcze zostało, aczkolwiek nie za dużo. Także bierzemy ten samochód. Powiem, że jeżeli chodzi o wygląd, to bardzo mi się podoba. Zagrałem sobie teraz jeden mecz, bo sobie to nagrywam w poniedziałek na zdalnej. Akurat teraz mam przerwę. I wam powiem, że no z wyglądu bardzo ładny. W grze też mi się dosyć fajnie grało. Zagrałem jeden mecz i wygrałem ten jeden mecz. Także oczywiście wyszukujemy meczu na 3 versus 3. I lecimy z tym koksem. Wyzwanka powoli się robią. Jak widzicie, tutaj już mam te tygodniowe zrobione. Teraz tutaj sezonowe w etapie 3. Też w miarę tam jakieś asysty, obrony, bramki i tak dalej trzeba postrzelać. Mecze powygrywać, także. Tak to wygląda. Dobra, jesteśmy w pomarańczowej, dołączone jest do meczu. Jest 0-0, także dobrze. Zobaczymy, jak teraz będzie nam się grało. Bierzemy stówkę. Zobaczymy. Aj, no jakbym dotknął, to byłaby moja obrona. Nie ma. Czemu obronę nie dostałem? Czasami za takie sytuacje dostaje się obrony. Co za pajac z niego, no. Oczywiście możecie zostawić papeczkę w górę, subika, zapraszam na... Zapraszam na live'a, który będzie później, jakoś za niedługo w miarę, z testowaniem modzików. A jutro będzie z Rocketa. No fajnie sobie gościu generalnie poleciał. Tutaj no ja odwaliłem, ale moi to też jakoś nie za dobrze. No, 1-0 w dupę gościu wyszedł, no także widzę, że się on debili. Tyle w temacie. O, dobra, gościu dołączy, będzie lag. Właśnie był lag. Piwa sobie leży tu. A ja nie mam boosta, on mi zabrał tego boosta. Aha, gościu bił, wyszedł. Kolejny wyszedł. Dobra, ludzie, tak to dla mnie nie ma sensu. Ja też wychodzę, to dla mnie również nie ma sensu. Bez sensu, jak moi też powychodzi, jak jest tylko 0-2. Także wyszukuję sobie kolejnego meczyku, widzimy się w nim. Dobra, od początku zaczynamy. Proszę bardzo, mam chyba w miarę dobrych typów, tak mi się wydaje. Bo już trochę grałem w gierkę 5 i 3 lata. Także no miejmy nadzieję, że naprawdę będzie gitara. Fajnie wyrobię się, żeby strzelić. No ładnie też przyblokował. No wydaje mi się, że to będzie dobry mecz w miarę. Ojojojojojo, nie ma. Dobra, to do niczego. Wydaje mi się, że będzie dobry mecz, bo trochę już chyba panowie grają z przeciwnym teamie. No, 2016 na pewno. O kurde! Jak chłop się wrąbał! Aha, on tam sobie podjechał. Ja go, że nie widzę, bo tu się na gościu skupiłem. O, miło już kurde, jakieś trady chcą. Tupy z nimi. No, to było dobre. Ładnie się wrąbał, normalnie jak w mili. Nie ma boosta. O, wejdzie! Proszę bardzo, jaka brameczka elegancka! Gitara, no teraz po prostu są takie akurat wyzwanka, że wystarczy po prostu mecze grać i gdzieś to się tam wszystko ogarnia. Także elegancko, fajnie, brameczka jest. Ja ostatnio też mam tak, że mam jakąś obronę, czy jakąś bramkę strzelaną, czy coś, to... to już nie wychodzę z meczu, nawet jak ładnie w dupę dostajemy, tak jak wczoraj na przykład 7-2. Ale już po prostu nie wychodzę, żeby mieć to wyzwanko, bo czasami to jest trudno. Kurde, naprawdę. Naprawdę tego jakoś tam nie dotknę, żeby to poleciało na prawą stronę. Dotknij, nie! Ajajaj. O Boże, no ja też jakoś super latać się umiem. Oj kurde, wolno leci, wolno, zbyt wolno. Jezu, jak to poleciało. No to fajnie, no dobra, na chillku jeszcze. Właśnie. Tak jest. O kurde, naprawdę. To leci. Powiem mi ktoś, co robi ten. Ej,
No i gościu wyszedł, no Boże, co za debile tu grają, nie? Niby gościu gra 5 lat, a się zachowuje idiota. Ja oczywiście sobie nie wyjdę, bo już mam trochę tych punktów na stukane. Był jakiś, aha, pewnie gościu, który totalnie nie umie grać. Jest sporo teraz nowych graczy. Naprawdę, no, na tych trójkach to jest ciężko, bo grałem te trójki, a tu ciężko jest, kurde, no. Całym gierę. Oj, zajebiście. Zobaczymy, co ten AI, no, na razie totalnie też nic nie robi, nie? Jak może obronić, to nie broni, no. Najbliższe ma się zrobić. Ciężko, ciężko będzie. No i zobaczymy, co to z tym będzie. Może być ciężko. Nie powiem, że nie. No myślę, generalnie, jeżeli chodzi o mecze, no to może nawet i przegramy, ale samochodem mi się na pewno fajnie gra, więc to jest najważniejsze. Możemy sobie zostawię go również na dłużej. Jest jeden z takich lepszych. No wiadomo też, no gola strzeliśmy i tak dalej, gdzieś tam te fajne punkciki zdobyliśmy. Także no to też wychodzi na to, że jeden z lepszych samochodów akurat tej serii. Ale tak jakoś super dużo jeszcze tych samochodów nie zostało. Myślę, że też po nowym roku trochę się zmieni z tymi seriami. Zobaczymy, jak to będzie, no. Że będzie mniej odcinków na tygodniu, a nie że... Co za debil. Nie puknął. Obrony dostała. No szczęście, że nie straciliśmy, bo byłoby to tylko i wyłącznie przez niego. No nie ma boosta. Jaki ładny strzał. To leciało w bramy. Ale też często jestem cichy to na tych odcinkach, chcę się w miarę skupić. Jutro będzie live'ik. Coś tam można pograć. No co jest z moimi? Co oni robią? Czy gościu tu już nasz powinien to wybić dawno? Nie, nie. To jest useless. Naprawdę jest bez teamu. Czuję, że dzisiaj w Rocket Edge więcej sobie nie pogram. Zbyt bardzo denerwuję. Chyba, że później po południu czy tam wieczorkiem będzie lepiej szło. Tak na razie rano to jest tragedia. Dobrze, że go się trochę ratuje, bo jest opór, nie? Jest ciężko. Chociaż zaczął coś grać, bo ten Eng to też taki mech. Dobra, mamy 3-3. Chyba z 3-0 albo z 3-1, także nieźle. Właśnie jakiś akrobata, nie ma boosta. Nie ma boosta. Mamy to. O Jezu, po tym przelecą. Dobra, spokojnie. Nie blokuj mnie. Dobra, nie dosięgnę. O moje obrony, no. To miał dwie obrony, jakby to dotknął. To i na początku tamto. Ja, że niby to dotknąłem. A farze to w ogóle ten. Ale mieliśmy tutaj farta. Łe. Ale mieliśmy tutaj totalnego farta, że to nie wleciało. Nie dotykaj tego innego stylu. Dobra. Ja się boję tego, ja. Leci. Nie. Najbliższe. Dobra. Dogryweczka. Mamy, że do zadań, bo na razie się głównie skupiam na zadaniach też. Na razie z miasta w kilku dni nie gramy. Także sobie tutaj cisnę z wyzwaniami. Nie. Zajebiście. No i kolejną obronę bym miał, no ja pierdzielę. O, taranimo, no daleko było.
wyjać. Kurde. Lol. Nie. Nie. Dobrze, na drugą stronę. I tam moja jazda. Jeden. Tyle. Ciężko, nie? Ciężko z tym teamkiem. Co za chłop. Ciężko, kurwa, ciężko się tutaj dogadać. No, chłopaszki. Kto jest z wami? No, co on robi? Imbecylus jakiś, wszystko zabiera, nie? Ale długie to. Jakie długie to spotkanie jest w ogóle. Wczoraj też zagraliśmy sobie dwa meczyki. I też kurczę, takie długie dogrywki mieliśmy. Takie wyrównane mecze i teraz znowu dogrywka jest długa. Minuta. No, no. No. Jest! I asysta na sam koniec. Oh yeah! Niby imbecylusy, ale naprawdę ładny comeback. Ładnie to jakoś ugraliśmy. Mega fart, nieraz. Ale dobra, 12 minut tak mamy. Teraz zobaczymy, jak nam wyzwanka się prezentują. Tutaj sporo mi to wszystko dało. Dobra. No, prawie 600 punktów. Elegancja Francja. Jak to tutaj sobie wszystko wygląda? Etap trzeci. Muszę tak, wygrać dwa mecze jeszcze. Także spoko. Muszę trzy obrony lub imponujące zdobyć. To nie jest trudne, to wystarczy stać cały czas na bramce, jakoś się uda. Zaś 20 asyst, 4 asysty i co? I 12 goli lub obron. Ale to też nie powinno być jakieś super turnie, już mam 88. Także ładnie, także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Łapka, subik, zapraszam na live'a. Jutro będzie rokiecie, jakby ktoś chciał jeszcze sobie pograć. Na razie, trzymajcie się, cześć.